Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki. Wiem, że jest trochę gorsza jakość, trochę słabszy dźwięk niż zwykle na moim kanale, to znaczy niż do tej pory, ponieważ w tym momencie w ogóle w pokoju, w którym mieszkam, jest taki dosyć mocny pogłos. Mam nadzieję, że mikrofon trochę to zniweluje. Natomiast wróciłam do swojego Canona, do poprzedniego aparatu, którym nagrywałam, ponieważ G7X, którym nagrałam poprzedni filmik, właściwie dwa poprzednie filmy, nie do końca spełniam moje oczekiwania, jeżeli chodzi o takie filmy w formie siedzącej, także postaram się wrócić do Canona, chociaż bardzo ciężko jest samemu ustawić ostrość na tych funkcjach manualnych. Muszę podstawiać sobie jakiś przedmiot mniej więcej na tej wysokości, gdzie ja siedzę, żeby po prostu to wszystko zagrało. Także mam nadzieję, że ten filmik mi wyjdzie. A przechodząc już do samego filmu, zrobimy sobie dzisiaj snobistyczny book tag, czyli książkowy tag, który ma za zadanie pokazać, czy jestem książkowym snobem, czy nie. Mnie się wydaje, że trochę jestem, ale zaraz to ocenimy wspólnie. I pierwsze pytanie w tym tagu to taki filmowy snob, to znaczy czy zawsze czytamy książkę przed obejrzeniem filmu na podstawie tej książki. I akurat tutaj w moim przypadku odpowiedź brzmi nie. Dla mnie nie ma to aż takiego znaczenia. Kiedyś starałam się przeczytać książkę, zanim wybrałam się na film do kina, czy też gdzieś tam go obejrzałam. Natomiast ja jestem osobą, której nie do końca przeszkadzają spoilery. Mogę czytać książkę znając jej zakończenie, bo czytam też jakby dla wydarzeń, które dzieją się po drodze, nie tylko dla samego zakończenia. Także spokojnie mogę obejrzeć film, a potem i tak przeczytać książkę. Zdarzyło mi się to wielokrotnie, także to akurat nie jest dla mnie problemem. Drugie pytanie dotyczy formatu, w jakim czytamy, to znaczy gdybym mogła wybrać tylko jeden format, e-book, audiobook albo normalną fizyczną książkę, którą czytałabym do końca życia, to tutaj, to znaczy tak, w obecnej chwili czytam bardzo dużo e-booków, ponieważ do papierowych książek nie mam aż tak dobrego dostępu, szczególnie do polskich książek albo do polskich wydań książek. Dlatego czytam głównie w aplikacji Legimi albo kupuję książki na Amazonie, w sensie e-booki. I może faktycznie te książki w formie elektronicznej czyta mi się trochę szybciej, z tego względu, że po prostu gdy mam książkę w telefonie, to zawsze mam ją pod ręką i mogę sobie ją w każdej chwili wyciągnąć. Książkę papierową niekoniecznie. Natomiast gdybym miała wybrać tylko jeden format, który czytałabym do końca życia, to tutaj jednak postawiłabym na te książki papierowe. No bo wiecie, książka papierowa ma w sobie jednak ten specyficzny klimat, który jakby wszyscy kochamy, dla którego wszyscy czytamy książki, także nie mogłabym się wyrzec z książek papierowych do końca swojego życia, dlatego w tym pytaniu zdecydowanie są to książki fizyczne, mimo tego, że w tym momencie jednak stawiam na e-booki, bo jest to dla mnie jednak forma łatwiej dostępna i wygodniejsza. Pytanie numer 3. Czy umówiłabym się albo czy wyszłabym za mąż za osobę, która nie czyta książek? I tutaj odpowiedź na to pytanie brzmi tak, jakby dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia. Mój narzeczony, kiedy się poznaliśmy, kiedy byliśmy razem, w ogóle przez bardzo dużą część naszego związku, który trwa już prawie 10 lat, nie czytał książek i jakby to nie było dla mnie problemem, bo to nie jest żaden wyznacznik niczego. Natomiast ostatnio, od ostatnich może nie wiem, 2 lat, faktycznie te książki czyta, czasem zdarza mu się czytać więcej ode mnie, chociaż czyta inne, bo on na przykład czyta dużo kryminałów, ja po kryminały sięgam stosunkowo rzadko, to jakby wiadomo, cieszy mnie to, że czyta i że faktycznie wkręca się w te książki, ale przez 8 czy 9 lat, które jesteśmy razem, jakby w ogóle to nie było dla mnie problemem. Także oczywiście, że tak, oczywiście, że wyszłabym za mąż za kogoś, kto książek nie czyta. Kolejne pytanie, 4, dotyczy gatunku książek, które czytamy i gdybym miała porzucić jeden gatunek książek, którego nie będę czytać już nigdy w życiu, co by to było? I to pytanie jest dosyć trudne, bo mogłabym pójść na łatwiznę i wybrać taki gatunek, którego nie czytam w ogóle, czyli na przykład jakieś poradniki i tego typu rzeczy, ale no to właśnie byłoby takie pójście na łatwiznę, więc wybiorę może z takich gatunków, po które jednak czasem sięgam. I tutaj chyba postawiłabym na tą taką fantastykę młodzieżową, którą czytam rzadko, bo rzadko, ale czasem po nią sięgam po to, żeby wiedzieć, o czym ludzie mówią, bo jednak bardzo dużo się o tych książkach mówi, one są bardzo popularne. Ale dla mnie, ja rzadko kiedy znajduję w nich coś dla siebie. Rzadko kiedy one mi się naprawdę podobają, rzadko kiedy jakby jestem fanką takich historii. Także myślę, że tutaj bez żalu mogłabym porzucić właśnie tą młodzieżową fantastykę. Pytanie 5, przeciwne do poprzedniego, czyli gdybym mogła wybrać tylko jeden typ książek, jeden gatunek książek do czytania, co by to było? I tutaj postawiłabym na reportaż, ponieważ literatura non-fiction to jest to, co ja lubię najbardziej. Mimo tego, że może nie czytam jej najwięcej, chociaż właściwie jak się zastanowić, to może jednak czytam jej najwięcej, ale to jest po prostu gatunek książek, który po pierwsze daje mi najwięcej satysfakcji jako czytelnik, a po drugie też to są książki, z których mogę się czegoś nauczyć, czegoś dowiedzieć o świecie, o danej kulturze, o jakichś konkretnych wydarzeniach. Także myślę, że gdybym miała czytać tylko jeden gatunek książek do końca życia, to byłby to właśnie reportaż, z tego względu, że to są po prostu książki, które no po pierwsze najbardziej lubię, a po drugie, które w jakimś stopniu mnie wzbogacają jako osobę. I kolejne pytanie, chyba już przedostatnie, to jaki książkowy gatunek jest najbardziej krytykowany przez tą książkową społeczność? I tutaj nie będę oryginalna, bo odpowiem tak, jak odpowiedziała chyba większość osób robiących ten tag, czyli będą to erotyki i romanse. Bo rzeczywiście faktycznie jest taka tendencja do krytykowania
tego gatunku literackiego, szczególnie tych erotyków, uważa się, że są one takie głupie, bezsensowne, że te sceny erotyczne nigdy nie są dobrze napisane. No ja, jeżeli chodzi o erotyki, nie czytam ich za dużo, więc też ciężko mi się jest wypowiadać. Czytałam dwie części Greya i Turbulencję, Papierową księżniczkę i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o erotyki. I faktycznie no, nie są to jakieś może książki szczególnie poważne, szczególnie dobrze napisane, bo często też styl w tych książkach jest słaby. Natomiast nie rozumiem też takiego krytykowania. Jeżeli ktoś lubi te książki, czytanie tych książek sprawia im przyjemność, to dlaczego nie? Ja na przykład czytam sporo romansów, to znaczy sporo, no może nie sporo, ale czytam, już wielokrotnie powtarzałam, takie autorki jak Colleen Hoover, Granny C. Sherry. I całkiem te książki lubię. Właśnie chodzi o to, że ich czytanie sprawia mi przyjemność i jest takim odmurzczeniem się od jakichś poważniejszych lektur. Czyta mi się je przyjemnie, szybko. Jest to właśnie też taka forma rozrywki i odpoczynku dla mnie. Także na pewno są to te dwa gatunki, erotyka i romans, które są najbardziej krytykowane, ale też czemu do końca nie wiem. Ja staram się nie krytykować żadnego konkretnego gatunku, ponieważ każdy ma swój gust, każda książka ma swoich odbiorców i nie o to tu chodzi, żeby się wzajemnie krytykować za nasze literackie wybory. I ostatnie pytanie dotyczy tego, czy kiedykolwiek w jakiś sposób zostaliśmy skrytykowani za to, jakie książki czytamy. I wydaje mi się, że chyba nigdy mi się to nie zdarzyło. Nawet odkąd prowadzę kanał, to raczej nie zdarzyło mi się, żeby ludzie pisali do mnie bardzo negatywnie, że na przykład czytam tylko takie książki, albo tylko takie, że sięgnęłabyś po coś bardziej ambitnego, coś w tym stylu. Chyba nigdy nikt mnie w ten sposób nie ocenił, właśnie przez pryzmat tego, co czytam, ale ja też, chociaż nie, no trochę czytam publicznie, bo chciałam powiedzieć, że ja też nie czytam publicznie, bo jednak częściej czytam we własnym domu niż gdzieś tam w transporcie publicznym, czy gdzieś tam. Ale z drugiej strony faktycznie prowadzę ten kanał na YouTubie, chociaż ostatnio bardzo nieregularnie i prowadzę Instagrama, więc jednak się gdzieś tam wystawiam na ten widok publiczny. Ale no tak jak mówię, jak dotąd raczej się z taką krytyką nie spotkałam i mam nadzieję, że się nie spotkam, bo jakby ocenianie osób na podstawie tego, co czytają, jest po prostu głupie i płytkie i w żaden sposób nie świadczy to o tym, jakim jesteśmy człowiekiem, czy jak bardzo inteligentni jesteśmy, czy cokolwiek. Także nie róbcie tego, a jeżeli to robicie, to proszę przestańcie, bo czytanie nie musi być jakąś wysoką rozrywką. Czytanie może być po prostu taką samą przyjemnością, jak oglądanie filmów, czy cokolwiek innego. Także nie róbmy z tego jakiejś strasznie wysokiej rozrywki. Oczywiście są książki takie, powiedzmy, bardziej poważne, są książki bardziej młodzieżowe i wszystkie znajdują swoich odbiorców i niech tak zostanie. Każdemu podoba się coś innego i każdy ma prawo sam decydować o tym, jak spędza swój wolny czas, czy to na czytaniu książek, czy to na oglądaniu filmów, czy na robieniu czegoś jeszcze innego. I tą właśnie myślą możemy zakończyć ten filmik. Było to 7 krótkich pytań dotyczących czytania, dotyczących naszych preferencji. Mam nadzieję, że ten tag w moim wykonaniu Wam się podobał. Ja przez nikogo nie zostałam nominowana, więc też nikogo nie będę nominować. Jeżeli macie ochotę na te pytania odpowiedzieć, to zachęcam do zrobienia tego w komentarzach na dole. I to by było właściwie na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia następnym razem. Cześć!